Hej, witajcie, ja jestem Rok, a to jest moja tuba, którą nagrywałem już wcześniej. Nagrałem sobie cały szczęśliwy, idę do pokoju, włączam to nagranie, odpalam, słucham i zaczynam się nudzić, sam zaczynam przy tym ziewać i pomyślałem sobie, ja pierniczę, Rok, ale przynudzasz? A to dlatego, że zacząłem się bawić w jakieś naukowe gadki, zamiast mówić o swoich własnych przeżyciach i doświadczeniach. Więc zaczniemy trochę inaczej. I internetowy no life, czyli człowiek, który nie ma życia, ponieważ czas spędza w internecie. Skąd to się wzięło? Ano z tego, że ten człowiek z reguły się odcina i traci połączenie z rzeczywistością, traci połączenie ze swoimi rówieśnikami, z rodziną. Czasami to jest bardzo uciążliwe dla jego szkoły, dla jego pracy, czy cokolwiek on tam robi w życiu. I jest to sprawiedliwie, jest to określenie bardzo niemiłe, ale bardzo często sprawiedliwe również. Czy obecny użytkownik internetu, który spędza tam dużo czasu, poznaje ludzi za pośrednictwem internetu, też może być określany takim mieniem? Jest, ale tym razem zaczyna się to robić trochę niesprawiedliwe. Ja w swoim życiu napisałem przynajmniej kilka artykułów na ten temat, a także całą masę prac na potrzeby uczelniane. I ja twierdzę, że internet zmierza w takim kierunku i mamy na to dowody już teraz, w takim kierunku, który będzie pomagał w nawiązywaniu komunikacji. To takiej komunikacji, która nie będzie się ograniczała tylko do tego, żeby siedzieć przed monitorem i klepać w klawisze, ale do tego, żeby komunikować się werbalnie, czyli za pośrednictwem czatów głosowych, które są bardzo powszechne, i w końcu za pośrednictwem także czatów wizualnych. Czy za pośrednictwem połączenia wizualnego, jakie daje chociażby Skype. Nagle, nie bez kozery, ponieważ to, co się dzieje z internetem w ostatnich, powiedzmy, 10 latach, to jest błysk, to jest moment w całym rozwoju jakby takiego, tej elektronicznej rozrywki, komunikacji, tych różnych form porozumiewania się z innymi ludźmi. Ten rozwój internetu, mój syn szaleje w pokoju, bawi się ciuchcią. Rozwój internetu i tej komunikacji takiej dostępnej dla zwyczajnego, przeciętnego człowieka przed komputerem, to są ostatnie lata praktycznie, przynajmniej w Polsce. W Polsce to w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo do tyłu. Ale cóż, ja twierdzę, że internet, który do tej pory, właśnie internet, komputer, ta cała elektroniczna otoczka, do tej pory były miejscem, takim produktem, który odcinał człowieka od kontaktów z rówieśnikami, od kontaktów z społeczeństwem, czynił z niego no life'a, teraz stał się tak naprawdę narzędziem, za pośrednictwem którego możemy odzyskiwać połączenie ze społeczeństwem, z innymi ludźmi. I to nie tylko, nie tylko w formie komunikacji bezpośredniej, czyli za pośrednictwem komputera, ale sprowadza się to do spotkań w świecie zewnętrznym i do jakby przeciągania tych znajomości z internetu do świata rzeczywistego. I to jest bardzo powszechne, coraz bardziej. W Polsce jeszcze nie do tego stopnia, ale w Stanach Zjednoczonych to jest absolutne szaleństwo. Ja nawet wspomnę o środowisku vlogerskim, które funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, które ja obserwuję bardzo uważnie, bo po pierwsze daje mi to dużo radości, po drugie dostarcza także dużo informacji na temat tego, jak w ogóle działa internet, taki komunikacyjny internet obecnie. Oni tak się ze sobą, tak często się spotykają ze sobą, chociaż mieszkają czasami w bardzo odległych miejscach, no Ameryka to duży kraj, spotykają się, doskonale się ze sobą bawią, nagrywają to, opowiadają o tym. To środowisko jest tak spójne i tak fajne i sprawne, że to z dużą radością na to reaguje. I co? Internet był źródłem tych znajomości. W Polsce oczywiście to jeszcze raczkuje. Ja, żeby odnieść do swojego własnego życia, nieraz mi się zdarzało spotykać z ludźmi, których poznałem w internecie. Czułem się przy tych spotkaniach swobodnie, oni też się czuli w miarę swobodnie i okazywało się, że są to ludzie, którzy pasowali mi nie tylko podczas tej komunikacji takiej pośredniej przy użyciu komputera, ale wtedy także bezpośredniej w rozmowie w cztery oczy. Ja spotkałem się ostatnio z Rojem i to jest kolejne potwierdzenie na to, że z człowiekiem, którym doskonale się porozumiewam za pośrednictwem komputera, potrafię się też doskonale porozumiewać za pośrednictwem w życiu, w sensie. A przy okazji możemy się napić piwa i to jest dużo większa atrakcja niż, krótko mówiąc, można nawiązać w internecie znajomości, które potrafią być fantastyczne, fenomenalne, można je przenieść do świata rzeczywistego i odkryć nagle, że w świecie rzeczywistym bawimy się jeszcze lepiej niż w elektronicznym. Słucham, synku, chodź do mnie. Ja jestem bardzo głodny. Jaki jesteś? Głodny. Głodny jesteś? Przecież przed chwilą żeśmy jedli śniadanie.
I tutaj w gardle też jesteś głodny? A co zjemy? Na przykład? Kanapkę. Kanapkę? Tak. No dobrze, synku. Dasz mi 2 minutki, żebym skończył nagrywać? Ale byłam winogrona. Winogrona? Tak. Sprawdzę, czy mamy jakieś w lodówce, ok? Okej. Ale dasz mi 2 minutki? Dobrze. Okej. O czym to ja mówiłem? Dobra. Poprzednie moje nagranie to było wygłoszenie pewnych teorii, co jest bzdurą, jak ja to oglądałem, to prawie przy tym przysnąłem. Więc dzisiejszym, to obecne nagranie, będzie raczej powodem do namysłu, może do dyskusji bardzo szerokiej. Czy internet w dzisiejszych czasach może nagle oderwać się od tego internet-komputer? Ja trochę mieszam te pojęcia, bo już są takie dla mnie jednoznaczne i równoznaczne. No. Czy ta elektronika może nagle stać się z narzędzia, które było, które służyło do wyobcowania siebie, alienacji, może stać się narzędziem, za pomocą którego poznajemy innych ludzi, i to nie tylko takich, którzy mieszkają za drzwiami, ale takich, którzy mieszkają w zupełnie innych rejonach Polski, z którymi potem się spotykamy i świetnie bawimy, ale także w innych rejonach świata, z którymi też możemy się spotkać. Nic przyjemniejszego. Kurczę, słuchajcie, ja... Boże, żeby nie było dygresji. Grając w World of Warcraft, bardzo często spotykałem się jakby tam wirtualnie z ludźmi, którzy mieszkali w Grecji. Niestety sytuacja gospodarcza w Grecji jest taka, jaka jest, czyli kiepska, i oni nie mogą za bardzo już funkcjonować w internecie, bo są zajęci innymi sprawami. Ale też liczyłem na to, że kiedyś ta znajomość zostanie przeniesiona do świata rzeczywistego, i nic przyjemniejszego nie byłoby dla mnie, jak pojechać do Grecji i spotkać się z tymi ludźmi, i wiedziałem, że na pewno świetnie będę się z nimi rozumiał. Tak jak zresztą spotykam się z ludźmi w Polsce, z którymi poznałem się w internecie, i też się świetnie z nimi rozumiem i dogaduję. Także temat do zastanowienia, czy faktycznie jesteśmy internetowymi no-life'ami, czy tak naprawdę znajomości, które nawiązujemy za pośrednictwem internetu, są dużo szersze, dużo ciekawsze i dużo ważniejsze niż te, które nasi rówieśnicy, jakby nie związani tak z komputerem, nawiązują w świecie rzeczywistym. Może to oni są no-life'ami teraz, ponieważ ich znajomości są ograniczone tylko do podwórka, a my znamy ludzi z całego świata. No nic, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!